Szanowni, w tym filmie chciałem zająć się pojęciem energii. Energia zdefiniowana jest, można by powiedzieć, nieco tajemniczo, jako możliwość wykonywania pracy. Ciało ma energię, mówimy w fizyce, jeśli ma możliwość wykonania pracy. No i dzisiaj zobaczymy. Zapoznamy się z pierwszą taką formą energii, energią kinetyczną. No i żeby zobaczyć, jak to działa, to możemy sobie wyobrazić taką sytuację. No mamy jakąś masę M, na którą działa stała siła F. No, jeśli to jest stała siła, to ruch masy M odbywa się, to jest ruch jednostajnie przyspieszony ze stałym przyspieszeniem. Ta masa M się rozpędza i uderza w gwóźdź. No i ewidentnie wykonuje pracę, wbijając gwóźdź w ścianę. Prawda? No i teraz jest pytanie, tuż przed wbiciem tego gwoździa ma jakąś szybkość V końcowe. I jest teraz pytanie, jak liczbowo wyrazić ten potencjał do wykonania pracy, jaką ta masa M posiada. No, dlatego, że tak jak młotek, tu mamy ogólną teorię młotka, prawda? Tak jak młotek spadający na gwóźdź potrafi wbić gwóźdź na przykład w deskę czy ścianę. No i można by sobie wyobrazić, że czy można by mieć taką myśl, że ten potencjał masy M do wykonania pracy polegającej na wbiciu gwoździa bierze się stąd, że najpierw jakaś siła rozpędzała tą masę, tak? Wykonywała pracę. Wykonała pracę i następnie to dzięki tej wykonanej pracy nasz klocek zyskał energię, czyli możliwość wbicia gwoździa. No to policzmy, ile ta praca wykonana przez siłę F wynosi i spróbujmy ją wyrazić przez tą końcową szybkość naszej rozpędzonej masy. No, to jest siła działa równolegle do przesunięcia. Siła F to jest masa razy przyspieszenie. Przyspieszenie jest stałe, bo siła jest stała, a jeśli chodzi o drogę, no to wykorzystamy naszą wiedzę mówiącą o tym, że droga to jest pole powierzchni pod wykresem szybkości względem czasu. To jest trójkąt prostokątny. Jego podstawa to jest czas trwania ruchu, a jego wysokość to jest, jeżeli ciało znajdowało się na początku spoczynku, to jego wysokość to jest po prostu szybkość końcowa. W związku z tym pole, ta droga, czyli pole powierzchni tego prostokąta, to jest jedna druga, to z wzoru na pole powierzchni trójkąta, przepraszam, pole powierzchni tego trójkąta. Jedna druga ze wzoru na pole powierzchni trójkąta razy podstawa razy wysokość. No i podstawimy to tutaj. I skorzystamy z faktu, że czas można związać z przyspieszeniem i prędkością końcową. To jest ruch jednostajnie przyspieszony. Wykresem jest linia prosta. Szybkość jest proporcjonalna do czasu. No, jeżeli interesuje nas szybkość końcowa, to którą ciało osiągnęło pod koniec trwania ruchu, no to T to jest iloraz szybkości końcowej przez przyspieszenie. Po wstawieniu dostajemy takie wyrażenie. 1 druga m razy v końcowe do kwadratu. I to wyrażenie opisuje, jaką pracę włożono w to ciało o masie m i utożsamiamy ją z energią, którą nazywamy energią kinetyczną. Energią kinetyczną, ponieważ związana jest z ruchem. Ciała poruszające się mają energię kinetyczną, mają potencjał, magiczny potencjał do wbijania gwoździ, tak można powiedzieć, magiczną możliwość wbijania gwoździ, tą możliwość nazywamy energią kinetyczną równą 1 drugiej m razy v do kwadratu. No i ja się teraz zmniejszę. I możemy też sprawdzić, że ta relacja, ta interpretacja jest prawidłowa, ponieważ będzie taka sama niezależnie od tego, czy to ciało miało na początku już jakąś energię kinetyczną, czy nie. Ta relacja, że na skutek działania siły F na drodze S zyskuje dodatkową energię kinetyczną, która równa jest dokładnie różnicy
pomiędzy tą energią kinetyczną, którą ma i tą, którą miało na początku ruchu, wynika znowu bezpośrednio z obliczeń. Tym razem mamy siła znowu jest m razy a i a jest stałe, a tym razem droga to jest droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym z szybkością początkową. No, pole powierzchni tej pod wykresem szybkości to składa się z dwóch fragmentów, z tego prostokąta i z tego trójkąta. W tym trójkącie podstawa wynosi t, a wysokość to jest zmiana szybkości pod wpływem działania siły, czyli iloczyn, czyli różnica szybkości końcowej i początkowej. No jeżeli to podstawić do tego wzoru, to dostaniemy takie wyrażenie. No i po dodaniu do energii kinetycznej początkowej wykonanej pracy dostaniemy energię kinetyczną końcową. To znaczy, że obserwujemy taką interesującą relację, że zmiana energii kinetycznej jest równa wykonanej pracy. Pracy wykonanej przez siłę. No i skoro to jest zmiana, to wspomnę tutaj od razu z myślą o przyszłości, że widać, że tą energię kinetyczną można zdefiniować, dodając do niej dowolną stałą, no bo jeśli ta stała będzie taka sama zawsze, no to w różnicy pomiędzy energią końcową i energią początkową się po prostu uprości. Energia rzeczywiście zdefiniowana jest z dokładnością do stałej, no tylko że w przypadku energii kinetycznej, tej energii związanej z ruchem ciał, przyjmuje się, że to ta stała jest dobrana w ten sposób, żeby energia kinetyczna była równa zero, kiedy ciało się nie porusza, kiedy jej prędkość wynosi zero. Innymi słowy, do tego wzoru jedna, druga, mv kwadrat nic nie dodajemy. Chociaż teoretycznie moglibyśmy dodać jakąś stałą wielkość, ale nie przynosi to żadnych dodatkowych korzyści, nie powoduje to żadnego dodatkowego zrozumienia. Ta swoboda jest nam po prostu do niczego niepotrzebna. W związku z tym po prostu uznajemy, że energia kinetyczna to jest jedna, druga m razy v do kwadratu.